Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Wójt gminy Bożencin Janusz Kwaśniak z nami o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia RDN. Panie wójcie, na jaką pomoc mogą liczyć lokalni przedsiębiorcy z gminy Bożencin w związku z epidemią koronawirusa i tym wielkim przestojem? Aktualnie przygotowujemy pomoc, pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Czekaliśmy na wytyczne w tym zakresie Ministerstwa Finansów, bo wiadomo, że każdy samorząd działa w granicach prawa. Te wytyczne pojawiły się w dniu wczorajszym. I mamy świadomość, że ten kryzys dotyka nie tylko przedsiębiorców, ale również mieszkańców, zresztą nas wszystkich. Przedsiębiorcy z dnia na dzień notują coraz większe straty. Mieszkańcy mają utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr i usług. W tym niejednokrotnie zdarza się, że również do możliwości świadczenia pracy. No i oczywiście samorząd, który liczy uszczuplone wpływy do budżetu. Ale ten kryzys musimy solidarnie dzielić, solidarnie partycypować. Stąd moja decyzja o pomocy przedsiębiorcom. Które branże na terenie gminy Bożencin najbardziej ucierpiały? Pewnie te, które ucierpiały w całym kraju, a mianowicie branże objęte zakazami i ograniczeniami. Mowa tutaj o firmach transportowych w zakresie transportu publicznego. Mowa również o firmach gastronomicznych i w części firmach z branży usługowej. I tutaj przygotowujemy pakiet, który zakłada zwolnienia z podatków lokalnych dla tych firm. Ale ten pakiet zakłada również możliwość odroczenia podatku od nieruchomości do 30 września dla wszystkich pozostałych firm, których przychody w związku z kryzysem zmniejszyły się o więcej niż 50%, jak też zwolnienia z czynszu od wynajmu lokalu komunalnych dla firm, które również w wyniku kryzysu zawiesiły swoją działalność lub z uwagi na wprowadzone zakazy zmuszone były do ograniczenia tej działalności. Co muszą zrobić firmy, żeby skorzystać z tego pakietu pomocowego? Oczywiście po podjęciu uchwały przez Radę Gminy, która będzie precyzowała warunki, złożyć stosowne wnioski. A kiedy ta sesja ważna? Sesję planujemy na dzień 30 kwietnia. Wcześniej oczywiście radni będą pracować nad przedstawionymi propozycjami na poszczególnych komisjach Rady Gminy. Panie wójcie, zgłaszali się już pierwsi przedsiębiorcy, którzy mówili, że jest źle i że liczą na pomoc? No oczywiście, że tak. Były kontakty pierwszych przedsiębiorców, również z branży transportowej, jeżeli chodzi o przewozy publiczne. Tutaj rozmawialiśmy o konieczności utrzymania komunikacji między gminą Bożencin a gminą Brzesko. Ta komunikacja w ograniczonym zakresie, ale pozwalająca na dojazd dla osób pracujących w Brzesku jest aktualnie utrzymywana. Do kogo trafi kilkadziesiąt laptopów, które otrzyma gmina Bożencin w ramach programu Zdalna Szkoła? Laptopy trafią do najbardziej potrzebujących uczniów. O ich dystrybucji zadecydują dyrektorzy placówek oświatowych. W ramach przyznanych środków zakupiliśmy 41 sztuk, ale tutaj warto zaznaczyć, że to wykluczenie cyfrowe, o ile jest w gminie Bożencin, dotyczy mieszkańców w minimalnym stopniu, bo przecież kilka lat temu realizowaliśmy w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt, w ramach którego zakupiliśmy 561 komputerów, z czego 460 trafiło nieodpłatnie do najbardziej potrzebujących uczniów, rodzin, do rodzin wielodzietnych, jak również seniorów. Wybudowaliśmy też sieć internetu radiowego, która nieodpłatnie służy mieszkańcom. Czyli na chwilę obecną te 41 laptopów zaspokoi potrzeby? To znaczy, że wszystkie dzieci będą mogły korzystać już z tych zdalnych zajęć? Zapotrzebowanie było większe. To zgłoszono oczywiście przez dyrektorów szkół, natomiast myślę, że w znacznym stopniu rozwiąże to problem. Gmina otrzymała także środki na renowację cmentarza wojennego, w sumie 190 tysięcy złotych. Co zostanie wykonane za te pieniądze? W ramach tych środków finansowych, o które zabiegaliśmy od wielu lat, zrealizowana będzie renowacja dwóch cmentarzy wojennych z I wojny światowej.
w miejscowości Bożęcin i miejscowości Bielcza. Te cmentarze są w złym stanie, wymagały pilnej interwencji. Spoczywa na nich 127 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i armii niemieckiej. A co tam zostanie wykonane na tych cmentarzach? Prace renowacyjne w zakresie pomników polegające między innymi na likwidacji pęknięć i ubytków oraz prace konserwatorskie. Panie wójcie, co z inwestycjami zaplanowanymi na ten rok? Będą jakieś przestoje, czy te inwestycje ruszają? Zaplanowaliśmy w budżecie blisko 5 milionów złotych na inwestycje i będziemy realizować w głównej mierze te, które są finansowane w postaci wsparcia z zewnątrz przy udziale środków unijnych i środków krajowych. Zresztą do tego obligują nas umowy. Aktualnie trwa inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej przeborów przez wieś, w której kosztach partycypuje gmina Bożęcin w 50% kosztów budowy chodnika i 20% kosztów wkładu własnego przebudowy drogi. Realizowana jest ważna inwestycja przebudowy i rozbudowy remizy OSP w Bożęcinie Górnym. Tutaj prace są mocno zaawansowane, trwają prace wykończeniowe. Termin zakończenia 30 września. Te prace związane są również z zagospodarowaniem centrum Bożęcina. Będziemy prowadzić renowację pomnika poległych w I i II wojnie światowej w centrum Bożęcina. Będziemy prowadzić również inwestycje związane z modernizacją obiektu Domu Ludowego, a więc siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Bożęcinie. No i oczywiście kluczowa inwestycja, która czeka na realizację, to zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej w miejscowości Bożęcin-Borek. Rezygnujemy natomiast z inwestycji finansowanych z budżetu własnego. Szukamy tych oszczędności na chwilę obecną. Podobnież też ograniczamy oświetlenie placów i dróg w godzinach nocnych. Do tej pory świadczyliśmy tą usługę w trybie całonocnym, natomiast no, będą ograniczenia do godziny 24 ze względu na konieczność poszukiwania niezbędnych oszczędności w budżecie gminy. Nie obawia się pan protestów mieszkańców, że będzie niebezpiecznie w gminie? W tym momencie mamy duże obostrzenia, jeżeli chodzi o kwestie przemieszczania się, więc mieszkańcy o tej porze w godzinach nocnych powinni pozostawać w domach. Natomiast no, liczę też na wyrozumiałość. Zresztą myśmy takich działań nie prowadzili do tej pory. Takie działania były prowadzone w wielu samorządach regionu tarnowskiego. Te ograniczenia obowiązywały. Wychodziliśmy z założenia, że oświetlenie uliczne po to jest, aby oświetlać w porze nocnej te place i drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. Natomiast no, w tej sytuacji ze względu na kryzys, który dotyka również i dotknie samorządu gminy Bożęcin, nie mamy innego wyjścia. Panie wójcie, wrócę jeszcze do remontu tej drogi w Przyborowie, bo te prace już trwają. Jakich utrudnień mogą spodziewać się kierowcy i do kiedy ten remont potrwa? Utrudnienia trwają w zasadzie do jutra. Związane są one z tym, że aktualnie są tam prowadzone prace związane z położeniem nawierzchni bitumicznej. Natomiast prace związane z realizacją całej inwestycji potrwają do jesieni. Natomiast nie utrudnia to mieszkańcom możliwości przemieszczania się do drogą. Ile osób w gminie Bożęcin objętych jest kwarantanną? Według raportu powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego na dzień 14 kwietnia są to 154 osoby, w tym 136 osób to osoby w kwarantannie tak zwanej granicznej w związku z przekroczeniem granicy, a 18 osób na podstawie decyzji sanepidu. W tych 18 osobach 3 osoby w izolacji domowej, czyli osoby zakażone. I jak wypadają kontrole tych osób? Zdarzały się jakieś przypadki łamania kwarantanny, zasad kwarantanny? Kontrolę w tym zakresie prowadzi policja. Te osoby są objęte nadzorem służb sanitarnych. Osobiście do mnie nie dotarły informacji o przypadkach łamania tej kwarantanny. Natomiast no, też musimy pamiętać, że wiele zależy od nas samych, od przestrzegania zasad i od naszej postawy. Jakie działania podejmowane są jeszcze przez samorząd w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa?
chcemy wspomóc mieszkańcom i w momencie, kiedy ogłoszono obowiązek noszenia maseczek, podjąłem decyzję o ich zakupie dla mieszkańców gminy Bożęcin. Jest to aktualnie towar mocno deficytowy, więc na zamówienia czeka się kilka dni. Natomiast pierwsze partie tych maseczek trafią do gminy Bożęcin z początkiem przyszłego tygodnia. Będą one dystrybuowane za pośrednictwem jednostek OSP. Czyli strażacy będą dostarczać do domów mieszkańcom te maseczki. Dostarczać bezpośrednio, natomiast no, liczba tych mieszkańców jest weryfikowana na podstawie oświadczeń o liczbie zamieszkujących składanych dla potrzeb ustalenia opłaty śmieciowej. Panie wójcie, mówi się, że po epidemii koronawirusa czeka nas susza, jakiej nie widzieliśmy od dziesięcioleci, a w kolejnych latach może być coraz gorzej z wodą. Jakie działanie podejmuje gmina, żeby tej wody nie brakowało, żeby mieszkańcy nie odczuwali ewentualnych skutków tej suszy? Aktualnie sytuacja jest monitorowana, wszystkie miejscowości są zwodociągowane, ale są też konieczności, czy konieczność zgłaszana przez mieszkańców, którzy wybudowali nowe budynki mieszkalne w zakresie rozbudowy tej sieci. Analizujemy tę sytuację. Szczególnie mogą ucierpieć rolnicy w zakresie produkcji rolnej, jeżeli będzie taka potrzeba. Będziemy uruchamiać wszelkie możliwe i dostępne środki w zakresie pomocy dla wszystkich potrzebujących osób. Wójt gminy Bożęcin Janusz Kwaśniak, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.